Co za idiota, nienawidzę go. Kolega Oskara Kamińskiego jest na niego wściekły. Chłopak zniszczył mu telefon i nie zamierza za to zapłacić. Sylwek chce się zemścić. Kurde, sorry za tą całą akcję z Oskarem. No, Oskar to debil. Stary, bez urazy, ale razem z Oskarem skopaliście mi relację z jedyną osobą, która nie uważa mnie za psychola w tej szkole. Słuchaj, bo ja wiem, jak to odkręcić, bo ja nagrałem wszystkiego akcje, w tym kradzież Stanika i ten wulgarny SMS do Weroniki. I wiesz, jeżeli masz jakiś laptop albo coś, to ja ci to zgram od razu, bo nie mogę ci wrzucać, bo typ rozwali mi wyświetlacz, no. Także... Stary, mam lepszy pomysł. Kojarzysz projektor w sali biologicznej? No. Podepniesz do projektora. Zgrasz na laptopa, podepniesz do projektora i pokażemy całą prawdę o Oskarze na dużym ekranie. Ej, stary, ale to jest zajebisty pomysł, ej. Dobra, stary, to ty wszystko przygotuj, a ja lecę po ludzi i po Weronikę. No, spoko, stary. Weźmiesz mi torbę? Jasne. Konradowi udało się zdobyć dowód swojej niewinności. Chce jak najszybciej pokazać filmy Sylwestra Weronice i przekonać ją, że został wrobiony przez Oskara. Weronika, poczekaj, mam ważną sprawę. Nie mamy o czym rozmawiać. Weronika, naprawdę, ale to jest ważne. Już ci mówiłem, żebyś ją zostawił, tak? Ej! O co, stary? Przestań go bić! Spokojnie, Weronika. To psychola trzyma siłowo. Szewczyk, mało ci dzisiaj. Walczysz. Mało mu, wstydu! Ej, przesadzacie. Weronika, to on to zrobił. On wsadził mi stanik do torby. Nie, no gościu, przesadzasz, tak? Teraz nie wkręcasz tutaj. Odwal się, stary. Akcje, tak? Chodź ze mną do sali biologicznej i pokażę ci całą prawdę. Nie, ona nigdzie z tobą nie pójdzie. Ej, przestańcie, zostawcie mnie obydwoje. Weronika, lubiałaś mnie? Zaufaj mi ten jeden raz, proszę cię. Dobrze, możesz mi to pokazać, ale... W tym czasie Sylwester przygotował wszystko do projekcji filmików demaskujących Oskara. Chce, żeby jak najwięcej uczniów je zobaczyło. Musisz to zobaczyć, to jest zajebiste. Okej, widziałeś, się przygotowałeś tutaj. Oczywiście. Projektory, laptop. Gotowe? Oczywiście. Zajmijcie wszyscy. Teraz się przekonasz, że to ja miałem rację, a nie Oskar. Zobaczymy. Siemanko, siemanko, ludziska. Mam dla was film pod tytułem Wielki skok po stanik. W roli głównej Oskar Kamiński, za kamerą niestety ja. Życzę wszystkim jego seansu. A oto i nasza gwiazda! Ej, ale słuchajcie, to żart był przecież, no. Przecież to widać, no. Żart to... Oskar, to wszystko jest się. Taki, no. Chciałeś ubrać? Tak, nie, no Weronika, przepraszam, no. Zamknij się. Mamy również sequel, Oskar i jego zboczone SMS-y. Nie ma czego oglądać, przecież to jest, wiecie, udawane wszystko. Żałosny jesteś, naprawdę. Dobra, Oskar, nie odzywaj się, nie przerywaj. No, z tym stanikiem szczególnie.